Uroś miał pewien problem z plecami, przez 3 dni nie trenował, dlatego było takie ustawienie wyjściowe i myślę, że Marcin nie grał złego spotkania. Generalnie zespół z Lubina bardzo siada nas zagrywką i po raz kolejny mieliśmy problem troszeczkę z grą z piłką od siatki. Ja jestem przeszczęśliwy, że finalnie wygraliśmy bardzo trudne spotkanie. Widać, że zespół Lubina przez 2 sety naprawdę był bardzo naładowany i widać, że walczą tutaj o życie, mają 5 porażek i to wcale nie znaczy, że jest to zespół, który powinien zajmować ostatnią lokatę, bo uważam, że grają naprawdę dobrą siatkówkę, tak jak dzisiaj. Cieszę się, że się przeciwstawiliśmy, tak? Cieszę się, że z 2-0, szczególnie z drugiego seta, gdzie oni grali koncertowo, nam nic nie wychodziło, podnieśliśmy się i jestem naprawdę zadowolony z drużyny. Ja uważam, że to zwycięstwo dla nas ma bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Ponieważ jest to początek sezonu. Mieliśmy ostatnie 2 tygodnie, gdzie troszeczkę mogliśmy też mocniej potrenować i przygotować się na praktycznie granie już co 3 dni. Jestem przekonany też, że z meczu na mecz będziemy grali lepiej i będzie też większa regularność. Mamy też nową linię przyjęcia, która musi razem ze sobą funkcjonować. Niestety w sporcie nie ma nic takiego, że za dotknięciem magicznej różdżki wszyscy zaczniemy grać. Na wszystko potrzeba czasu, dlatego tym bardziej dla mnie jest to cenne zwycięstwo, ponieważ pokazuje, że zespół ma charakter i zespół po przegranej nawet z Olsztynem, gdzie tam myślę, że mieliśmy więcej swoich szans, to dzisiaj naprawdę wyszedł z trudnej sytuacji i tylko będąc zespołem można z takiej sytuacji wyjść. Na pewno było trudno stwierdzić, jaki będzie skład wyjściowy. Wiedzieliśmy, że mają problem z atakującymi i dzisiaj Faryna zagrał przez 2 sety też dobre spotkanie, szczególnie widać, że dużo ryzykował. Potem gdzieś to ryzyko, które oni podjęli po 2 setach skończyło się i zaczęła się już bardziej gra taka czysto siatkarska i my zaczęliśmy troszeczkę lepiej serwować i to nam trochę pomogło ustawić całą grę.